Michał Kryński, Bankier TV. Witamy w cotygodniowym podsumowaniu wydarzeń na rynkach finansowych, a w naszym wirtualnym studiu, jak co tydzień, Piotr Kuczyński. Witam, panie Piotrze. Dzień dobry i od razu spytam, jak zdrowie tej pięknej wiosny? Dzień dobry. 2 tygodnie po szczepieniu drugim, więc chyba, że jestem odporny. Miejmy nadzieję, że jak najdłużej. Nie badał pan jeszcze przeciwciał? Nie, i nie będę badał. Zakładam, że jest to 90% plus ochrony i tyle. No. Tego się trzymajmy, miejmy nadzieję, że tak właśnie będzie. Panie Piotrze, zacznijmy może tym razem od końca, od rzeczy, o której zwykle nie lubi pan mówić. Elon Musk znowu zmienia zdanie, czyli w naszym internetowym kasynie znowu szanse maleją, Bitcoin leci w dół, natomiast Elon Musk chce dla odmiany ulepszać Dogecoina. Poprosiłbym. Tak, tak. Wie pan, panie redaktorze, ja akurat wczoraj wylałem swoją niechęć do pana Elona Muska, tak delikatnie mówię niechęć, bo pan dziennikarek pisała o Wietnamie, gdzie tam jest mnóstwo samobójstw, bo ludzie się zapożyczają, inwestując w Bitcoina, no jak się zapożyczają, tak zaczynają się spadki, no to różne mafie im się dobierają do skóry, no fajny artykuł, chociaż smutna rzecz. No i tam właśnie wylałem swoje żale na Muska, bo ja wiem, że on jest uwielbiany przez Rzeszę, ja go akurat nie trawię, po prostu nie trawię. Facet, który wpierw kupuje w Tesli Bitcoina, potem go ustawia w swojej stronie, chwali, zarabia ponad miliard chyba dolarów, o ile dobrze pamiętam, może i więcej, chyba półtora nawet. Pozwala na kupno Tesli, auta Tesli za Bitcoiny. O czym wczoraj, tak? Wczoraj zmienił zdanie, powiedział nie, nie, Bitcoin to jest do niczego, bo przy jego wykopywaniu, wykopywaniu, raczej mówi się chyba wykopywaniu, zużywa się za dużo energii, to jest szkodliwe dla klimatu, kpi sobie normalnie. To oczywiście doprowadza do 10-procentowej zwały Bitcoina i wcale bym się nie zdziwił, nie mówię, że tak było, jakby ktoś chciał mnie oskarżyć, nie mówię, tylko bym się nie zdziwił, gdyby do tego jeszcze zagrał na krótko na Bitcoinie. To jest takie manipulowanie rynkiem, taka zakazana praktyka, że to, że się do niego SEC, czyli ich Komisja Nadzoru Finansowego nie dobiera, to jest, ja tego nie rozumiem, no ale no dobra, wylałem u pana swoje żale na Muska i tyle. Dobrze, to wracamy w takim razie bliżej ziemi, zdawać by się mogło, Ameryka i inflacja. Panie Piotrze, jak to jest, że inflacja w górę, a nastroje dalej fantastyczne i świetne, zdawać by się mogło? Mieliśmy małe nurkowanie, ale tej takiej solidnej korekty, to majowej jeszcze nie widać. Nie, no na Nasdaqu widać, solidna jak solidna, jest to nie policzę ile to jest procent, ale 13, 114 z groszami, no pewno jest 6-7%. Jest jakaś korekta na Nasdaqu, bo jest ta przesiadka z sektora growth do sektora value, to ewidentnie widać. Po tych danych o inflacji nastąpiła przecena jednak na rynku akcji, to zdecydowanie. I to przeceniły się nie tylko Nasdaq, ale przecenił się również Dow Jones i S&P 500. To znaczy, że szeroki rynek zaczął reagować. No ale już wczoraj mieliśmy odbicie, to było oczywiste zresztą, 20 lat treningu pod tytułem kupujcie spadki, bo to się tylko na tym zyskuje, no to musi działać. I pierwsi od razu rzucają się do boju i kupują tego spadającego noża. Nie zawsze trafią, ale zazwyczaj w ciągu 20 lat, jak widać, trafiali. To po pierwsze. Po drugie, wczoraj wystąpiło chyba trzech, a może nawet więcej, ludzi z Fedu, którzy oczywiście powtarzali tą swoją mantrę, że nie martwcie się, ale w ogóle się nie martwcie. Inflacja jest tymczasowa, efekt bazy, no bo rzeczywiście w zeszłym roku inflacja w kwietniu była dramatycznie niska, w związku z tym ten efekt bazy, czyli niska baza i wzrost powoduje, w tym roku powoduje, że to jest to 4,2%. Prawie tak jak u nas, prawda? U nas dzisiaj 4,3 zostało potwierdzone. No ale jakiś tam niepokój został zasiany, a wczoraj trochę ludzie z Fedu to uspokoili.
Chociaż odbicie Nasdaqa 0,72% wzrostu, no to nie jest to, co tygryski lubią najbardziej, a na pewno nie to, co byki lubią najbardziej. Także na razie jesteśmy w trendzie może nie spadkowym, ale na pewno w korekcie, o majowej korekcie w Stanach Zjednoczonych, bo w Polsce, prawda, się dziwię, dlaczego dzisiaj indeks spada, ale jeszcze do końca sesji dużo czasu, bo w Polsce nastąpiło wybicie trendu bocznego, czteromiesięcznego i wręcz jest zaproszenie do hossy. Panie Piotrze, to jeszcze szybkie uzupełniające pytanie od pana Wojciecha. Jak zapatruje się pan na poziom inflacji w USA w kolejnych kwartałach? Czy przychyla się pan do założeń Fed, że ta inflacja jest przejściowa, żeby podsumować? No to właśnie powiedziałem, że wszyscy tak twierdzą. Mówiliśmy o tym przecież i tydzień temu chyba, i dwa tygodnie temu. To jest stara gra tych ludzi w bankach centralnych, Fed, Europejski Bank Centralny, u nas NBP, którzy mówią, nie martwcie się, to jest przejściowe, w przyszłym roku inflacja będzie niska. Podpowiadają sobie po cichutku, no bo baza w tym roku będzie tak wysoka, że inflacja w przyszłym będzie niższa. No i mogą mieć rację. Na pewno mają rację co do tego roku, że będzie wysoka. Okej. A co do przyszłego, to tak jak powiedziałem, naprawdę na dwoje babka wróżyła, bo jak banki centralne spóźnią się z reakcjami, a ja zakładam, że się spóźnią, to i w przyszłym roku inflacja też będzie bardzo wysoka, ale oni tak muszą mówić, że będzie niska w przyszłym roku, to jest wszystko przejściowe, bo gdyby mówili inaczej, to ludzie by w to uwierzyli i skręciliby taką spiralę inflacyjną, że nie dałoby się nad tym łatwo zapanować. Trzeba byłoby drastycznie podnosić stopy procentowe, a to doprowadziłoby do recesji. No ale panie Piotrze, w naszych warunkach to oznacza wrzucenie gorącego kartofla do kolejnej kadencji, kolejnej rady w Polsce, bo spodziewać by się można, że przewodniczący Glapiński zgodnie z zapowiedziami do końca kadencji stóp zmieniać nie będzie chciał. Mało tego, prezydenta, jak pamiętam w wywiadzie sprzed 2 tygodni, nie będę tutaj mówił ilu tygodni, niedawnym wywiadzie, ale na pewno nie sprzed wczoraj, powiedzmy. Chyba sprzed 2-3 tygodni. Powiedział, że on nie widzi powodu, żeby pana Glapińskiego nie mianować ponownie prezesem banku, więc jak pan widzi, wzruszyłem ramionami i ta ultrałagodna polityka monetarna będzie z nami tak długo, aż bank centralny się nie przestraszy. Pytanie, kiedy się przestraszy i czy zdąży zapanować nad oczekiwaniami inflacyjnymi ludzi, którzy obawiam się są bardziej wystraszeni w tej chwili, bo ja już kilku wywiadów udzieliłem na temat inflacji. Czytam bez przerwy wszędzie o inflacji. My teraz mówimy o inflacji. No i wie pan dobrze, co to powoduje u słuchaczy i czytających. No, obawy o wzrost inflacji. No to nakręca spiralę inflacyjną. No i ja jak mówię, nie wiem, czy RPP uda się nad tym zapanować. Mam duże wątpliwości. Panie Piotrze, to przejdźmy jeszcze do jednego tematu. Pan w swoim komentarzu oczywiście nieco go zbył, a ja jeszcze odrobinę podrążę i dopytam o uzasadnienie. Oczywiście mowa o prezesie Jagiełło i o dymisji, o złożeniu stanowiska z przewodnictwa największego polskiego banku. No, w naszych realiach do tej pory wyglądało to tak, że zmiany prezesów, szczególnie w częściowo państwowych spółkach, nie powodowały jakichś dramatycznych zmian, przynajmniej na szerokim rynku. Na akcjach PKO BP widzieliśmy spadek, ale co dalej? No tak, rzeczywiście. No, w tygodniowym komentarzu pisemnym, który się dzisiaj już ukazał, rzeczywiście to lekko zbyłem. Napisałem, że nie będę się bawił w kremlinologię. Wiecie państwo, na czym polega kremlinologia. Się zgaduje, co autokrata miał na myśli, kto bliżej niego stoi i kto jest w tej chwili władca, kto jest niewładca. Ale skoro pan mnie zmusza do zanurzenia się w kremlinologię, no to okej, no to powiem, że mnie to trochę dziwi, bo jeżeli grupa pana ministra Ziobry, czyli Solidarna Polska, jest u pana Kaczyńskiego, prezesa, wicepremiera, w niełasce, to dlaczego osłabia się premiera, zdejmując, bo chyba nie, no trudno mi uwierzyć, żeby sam pan Jagiełło po prostu powiedział,
Na początku trzyletniej chyba kadencji, to chyba pierwszy rok dopiero leciał tej nowej kadencji, powiedział, że nie, nie chce mi się już. To tylko i wyłącznie jakaś ciężka choroba mogłaby to chyba usprawiedliwiać. Więc pewno tak nie było, więc dlaczego pan prezes Kaczyński osłabia premiera Morawieckiego, pozwalając na zdjęcie jego człowieka z największego polskiego banku, tego ja nie potrafię zrozumieć, dlatego mówię, że ja kryminologię się bawić nie będę. Mogę różne, czytam wszystkie te polityczne różne analizy, co dziennikarz to ma ciekawszą. Nie będę ich tu powielał, bo to nie o to chodzi. No w każdym razie prawda jest taka, jaka jest. Rynek to ocenił tak, jak pan widział i wszyscy żeśmy widzieli. Rynek to ocenił negatywnie. Zazwyczaj w takich olbrzymich instytucjach im większe, im bardziej, tak powiem, zależne od warunków rynkowych, tak jak KGHM czy Orlen na przykład, to zmiana prezesa nic nie zmienia praktycznie. Ja zawsze mówię, że można by było wylosować z autobusu dowolnego pasażera i postawić na czele takiej organizacji pod warunkiem, że cała reszta stafu, cała reszta personelu średniego i wyższego w danej organizacji by się nie zmieniła, bo to oni prowadzą biznes tak naprawdę. No więc, a tu widać, rynek zareagował tak, że żałujemy, że pan Jagiełło odchodzi. No to chyba jest najbardziej wymowne, że to nie był najlepszy od strony biznesowej ruch. No ale czasem tej dobrej zmianie się takie ruchy zdarzają, coś o tym wiemy. Panie Piotrze, to już kontynuując i zamykając wątek kryminologii, Kremlinologii. 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 To się łatwo pomylić. Word mi poprawiał. Ja piszę kremlinologię, a on mi poprawia na kryminologię. No nie kryminal, nie kryminał, tylko Kreml. Panie Piotrze, zobaczymy, bo jednocześnie mamy świeżutki raport NIK-u, który stwierdza wprost, że były bardzo poważne nieprawidłowości w przygotowaniach do tak zwanych kopertowych wyborów, które się nie odbyły. Więc no, ta literówka może być taka nie do końca fałszywa. Nie w tej kadencji, nie przy tym składzie Sejmu. Bardzo ładnie to wszystko brzmi. Politycy występują, wzburzają się, opowiadają, co oni wyrwą panu Morawieckiemu, premierowi. No tak nie mówią, ale takie wnioski można wysnuć. I oczywiście to do niczego nie doprowadzi, dopóki opozycja nie przejmie władzy. Jak będzie się tak kłóciła, jak się kłóci w tej chwili, to nie wiem, czy do mojej śmierci to się stanie. Panie Piotrze, to jeszcze przed nami, zanim pan zdążył umrzeć, nie śpieszmy się. Już 15 prezentacja nowego Polskiego Ładu. Spodziewa się pan tu jakichś wystrzałów, czy po prostu otwarcie kampanii wyborczej i transfery socjalne? Na pewno otwarcie kampanii wyborczej, to jest oczywiste. Wiem tyle, co zdążyli napisać, powiedzieć dziennikarze, więc wszyscy chyba mniej więcej wiemy to samo, że będą jakieś tam obietnice socjalne, że będą jakieś zwolnienia emerytów. Ciekawe, jak oni pogodzą zwolnienia części emerytów z podatku z tym, że przejście z OFE do IKE będzie obciążone opłatą. To mnie niezwykle interesuje. Jak oni sobie z tym poradzą? Okej, zobaczymy. W każdym razie jakieś podarki zapewne będą. Mówi się, że lepiej zarabiający będą bardziej obciążeni zapewne składką zdrowotną, tak myślę. Pytanie znowu, co to znaczy lepiej zarabiający, no bo w Stanach Zjednoczonych lepiej zarabiający to jest ten, który zarabia ponad 400 tysięcy dolarów rocznie. No ja nie mówię, żeby to miało u nas być ponad 1,5 miliona, no ale zdaje się, że się mówi o jakichś tam 7-8 tysiącach złotych miesięcznie, co nie jest super wynikiem, szczególnie jeżeli się mówi o wyniku brutto. Więc zobaczymy, niewątpliwie tak jak dziennikarze właśnie twierdzą, bo mówię niewątpliwie, bo to jest logiczne, że ta prezentacja to będą tylko założenia, a później ten cały serial, co to wam zrobimy dobrego, będzie trwał tygodniami i będą się wpatrywali ludzie w sondaże i jeżeli sondaże ruszą do góry z tych 30 paru na 40 parę, co ja absolutnie nie wykluczam, że tak będzie, to wtedy w przyszłym roku na wiosnę będziemy mieli wybory. Chwila milczenia, żeby
przemyśleć ten smutny wniosek. Panie Piotrze, żeby trochę rozluźnić atmosferę, komentarz pana Macieja. Jak tak słucham o tej inflacji, to z ostrożności polecę do sklepu kupić nowy telewizor, który i tak miałem kupić w przyszłości. No, wiecie państwo, braki na rynku układów scalonych, a w telewizorach przecież w tej chwili układów scalonych jest multum, to mogą powodować zawirowania również w telewizorach. Także wie pan, może dobrze pan zrobi. Panie Piotrze, to skoro układy scalone, przechodzimy do surowców. Zacznijmy na miękko. Chciałoby się powiedzieć, pan Paweł pyta, jaka może być perspektywa dla srebra, a może warto przyjrzeć się KGHM. To srebro i złoto to jednak mimo wszystko ten sam koszyk, mimo że srebro ostatnio jest bardziej, tak powiem, bardziej pożądane od strony popytu przemysłu. To wszystkie te fotowoltaiki i inne rzeczy zdaje się powodują, że samochody elektryczne. Nawiasem mówiąc, do 2027 roku, jak dobrze pamiętam, Chiny chcą produkować 8 milionów elektryków, czystych elektryków, nie żadnych hybryd, czystych elektryków. Ma to być połowa światowej produkcji. Czy Elon Musk się już boi? No chyba się nie boi, bo woli spekulować na bitcoinach i innych dogecoinach. Państwo pamiętacie albo nie, to dogecoin dokładnie rzecz bowiem, tam e zostało dopisane. Był na początku żartem. No, z żartu zrobiło się to, co jest w tej chwili. I to jest rzeczywiście żart kryptowalutowy. No i tak to wygląda. No i tyle, no co więcej można na ten temat powiedzieć. Srebro i złoto, jak powiedziałem, w jednym koszyku. Jeżeli dolar będzie słab, jest duże prawdopodobieństwo. Pewne formacje pokazują, że może się tak, ja nie twierdzę, że tak się stanie, żeby była jasna sprawa. Nie będę nawet mówił, jakie formacje, bo póki się ona nie utworzy, to nie będę o niej mówił. Ale może tak być, że rzeczywiście, tak jak Goldman Sachs w zeszłym roku mówił, że dolar w tym roku nieźle straci, no i wtedy złoto i srebro będą w cenie, no ale tylko wtedy. Im wyższe rentowności obligacji, tym gorzej dla złota i tym gorzej dla srebra. No taka jest prawda. A rentowności też powinny rosnąć. Zobaczymy, co będzie szybciej, no, czy osłabienie dolara, czy wzrost rentowności. A ponieważ wzrost rentowności pomaga często dolarowi, więc sytuacja jest bardzo niejasna, ale na razie mimo sygnału kupna na złocie, bo on powstał, to ewidentnie. Więc powstał sygnał kupna, formacja podwójnego dna została już wypełniona, więc zapomnijmy o niej, bo już minimalny zakres wzrostu został wyczerpany, wybił się z tego kanału trendu spadkowego dość długiego, ok. No ale ja jakoś nie bardzo wierzę, że to już ta pora nadeszła. Myślę, że to jest raczej na razie tylko korekta. No musiałoby się uspokoić coś na rynku obligacji, zupełnie się uspokoić. Albo, tak jak mówiłem to już wiele tygodni temu chyba, po raz pierwszy, albo obligacje zostałyby zahamowane przez kontrolę krzywej rentowności Fedu. To na razie Fed mówi, że nie, absolutnie nie. I przy wysokiej inflacji i kontroli krzywej rentowności wtedy złoto by wystartowało błyskawicznie. Na razie nie mamy tego układu. Panie Piotrze, to jeszcze dwa zdarzenia, jedno z długimi konsekwencjami, drugie właściwie trudno jeszcze oczekiwać. No, zaognienie konfliktu na Bliskim Wschodzie, operacja lądowa na terenach palestyńskich, to z jednej strony, i czy może mieć to bardziej szersze konsekwencje w kontekście krajów w regionie? No i druga rzecz, atak hakerski na amerykański rurociąg, no i te piękne obrazki ze stacji, amerykańskich stacji benzynowych, gdzie miejscami paliwa brakuje. A co z szerokim rynkiem ropy? Jasne. Jeżeli chodzi o Palestynę i Izrael, no to jest ta smutna sytuacja, która trwa od początku, kiedy Izrael się tam zagnieździł i powoduje niestety liczne śmierci również cywilnych obywateli Palestyny. Nieliczne śmierci, ale jednak obywateli Izraela, a cały świat rytualnie się oburza, jedni na jedną stronę, drudzy na drugą stronę. A wojna trwa i mordowanie ludzi będzie kontynuowane. Niestety,
Nie widzę tutaj w tej chwili rozwiązania. No, trzeba by wejść w dyskusję z ludźmi, którzy się specjalizują w tamtym rejonie. Niewątpliwie nie doprowadzi to do ataku krajów arabskich na Izrael, czy tam wypowiedzenie posłuszeństwa Stanów Zjednoczonych. Nie wierzmy w to. Absolutnie. No, Palestyńczycy są jednak pozostawieni sami sobie. To jest smutne, ale tak to wygląda. To od tej strony, której niewiele da się powiedzieć, i na pewno nie ma to żadnego wpływu na rynki finansowe. To jest konkluzja. Niestety również. Co do ransomware'u, czyli ataku, cyberataku na rurociąg, który miał wymusić jakiś okup, nie wiem jak to się skończyło, na wschodnim wybrzeżu Stanów Zjednoczonych, to proszę zauważyć, że cena ropy prawie nie wzrosła po tym ataku. Tam ja obserwowałem, myślałem, że następnego dnia po ataku, że zobaczę 3-4%. Nie, tam było 0,5% chyba wzrostu. Niespecjalnie się tym przejęto. Na to ostatnio ropa taniała, no bo doszli do wniosku, że tak jak wysoka inflacja, to będzie szkodziła popytowi opowieści dziwnej treści. No tak czy inaczej, ropa jest w trendzie wzrostowym, cena ropy, cena miedzi jest w trendzie wzrostowym. Miedź ustanowiła nowy rekord w ostatnim tygodniu. Teraz troszeczkę odpuściła, ale w dalszym ciągu jest blisko rekordu wszechczasów. Nie widać powodu, niestety, znowu mówię, dlatego niestety, że patrzę na nasze kieszenie, żeby te wzrosty cen surowców i towarów rolnych spasowały, bo wszyscy liczą na to ożywienie gospodarcze. W przyszłym roku i 2022 również jest taka piękna tabelka Komisji Europejskiej pokazująca, jak pięknie będziemy się rozwijali w tym, a jeszcze szybciej w przyszłym roku. W związku z tym, dlaczego ktoś ma tanio sprzedawać surowce? No, niestety, ten trend będzie dalej trwał, a to będzie uderzało w inflację, znaczy podnosiło inflację. Panie Piotrze, szybki jeszcze powrót na chwilę do złota. Pan Maciej dopytuje, rozumiem, że wzrost rentowności krótkoterminowo szkodzi złotu, wzrost rentowności związany jest z inflacją, a inflacja długoterminowo złotu pomaga. Tak jest, dokładnie tak jak pan powiedział. Teoretycznie w długim terminie złoto jest zabezpieczeniem przeciwko inflacji. Niektórzy sobie wymyślili, że takim zabezpieczeniem jest Bitcoin, bo jeżeli ktoś lubi Taleba, Nassim Nicholas Taleb, czyli autor Ślepego Trafu czy Czarnego Łabędzia, książek i inwestor giełdowy również, no, stara się być filozofem, chyba. Jego antykruchość była lekko niesprawna według mnie, ta jego główne dzieło. W każdym razie on twierdzi, że przed niczym nie uchroni. Ja też twierdzę, że Bitcoin przed niczym nie uchroni, ale część rynku, część ludzi uważa, że uchroni. No i stąd to złoto też nie jest tak drogie, jak mogłoby być, gdyby Bitcoina nie było. Trzeba o tym pamiętać, że jeżeli Bitcoin dostanie potężnie w skórę, to wtedy złoto może zyskać. Panie Piotrze, to teraz znowu robiąc małe kółko, wracając do ropy, pytanie pana Grzegorza, skąd u nas na stacjach benzynowych tak drogie paliwo, skoro na świecie cena ropy jest stabilna? No, stabilna jak stabilna, 64, 65, nawet $66. Spojrzę, wybaczycie Państwo, na wykres, żeby powiedzieć, od ilu miesięcy cena ropy rośnie, bo tego nie starałem się zapamiętać. Wiem, że mamy trend wzrostowy, w związku z tym od połowy marca weszliśmy z 56 na $66, czyli prawie 20%. No, mniej nieco 17%. Cena ropy rosła od połowy marca. Jeżeli patrzymy od listopada zeszłego roku, no to z $35 na 66, 67, prawie 100%. Także no, trudno się dziwić, że tak to wygląda. Przy okazji Orlen pewno ma wysokie marże, no bo różne zakupy, nie wiem, gazet na przykład, PGNiG, no trzeba czymś to sfinansować, nie tylko długiem. Niektórzy mówią, że dworki, w tym we Francji,
Także. Panie Piotrze, ja tylko zrobię jeszcze jedną małą uwagę dla osób, które oglądają nas na Facebooku i jeśli zaglądają do komentarzy. Walczymy aktywnie ze spamem, ale jak zwykle widocznie jesteśmy bardzo popularni, panie Piotrze, bo pojawiają się grupy spamowe, które bardzo chcą rozdawać nieistniejące oczywiście premie w postaci kryptowalut naszym widzom. Nie, to nie jest nasze oficjalne konto. I tak będziemy te komentarze kasować, nie rozdajemy. No i na podsumowanie, panie Piotrze, pytanie od pana Jacka na koniec. Czy na giełdzie w USA to koniec korekty, żeby zamknąć temat dla tych, którzy przyszli na koniec? Nie, według mnie jeszcze chyba nie koniec, tak wyraźnie mówię. Myślę, że przydałoby się, żeby Nasdaq jednak przetestował te 12 600 punktów. To byłoby tak ładne z strony technicznej. Dlaczego 12600? Bo to jest to 10% spadku, które już zatrzymało ostatnio w kwietniu, tak? W kwietniu zatrzymało, nie, w marcu. Widzicie Państwo, czas tak szybko leci. Tak, 5 marca. Zatrzymało spadki indeksu, wtedy Nasdaq spadł 10%, to Amerykanie uważają, że to jest zazwyczaj taka normalna, zdrowa korekta. Ruszyli do kupna. Znowu doszedł do rekordu wszechczasów, tam naruszył go mikroskopijnie. Właściwie to powstał prawie że podwójny szczyt. No i teraz znowu czekamy na 12600. Zapewne popyt znowu uderzy, może nawet wcześniej, może aż nie wczoraj. Wczoraj jeszcze nie uderzył. No i ja bym chciał zobaczyć ten test. To byłoby fajne, gdyby się zobaczyć, dlatego że jeżeli ocaleje 12600, no to wtedy mamy trend boczny, zapewne zostanie otworzony. Z jednej strony 12600, z drugiej strony 14100 i tak się będzie to bujało na Nasdaqu, co akurat będzie sprzyjało reszcie szerokiemu rynkowi. Jeżeli zaś gdyby, ale mówię gdyby, padło 12600, to teoretycznie mamy podwójny szczyt i spadek o 1500 punktów. No nie wiem z jakiego niby powodu to miałoby nastąpić. No ale tak technika mówi, że gdyby, jeszcze raz podkreślam, padł 12600, to mogłaby być to zapowiedź takiego spadku. Panie Piotrze, wiem, że dziś musimy wypuścić Pana bardzo punktualnie, więc dwa bardzo szybkie pytania na sam koniec. Nimue pyta każdy, gdzieś mieszkać musi, więc i kredyt bierze, nie tyle istotne jest, czy go bierzemy, ale na ile i czy na całą zdolność kredytową, bo jest to proszenie się o kłopoty. Zgadza się Pan? Absolutnie tak. Ja zawsze, jak tylko ktoś mnie spyta o rynek nieruchomości, mówię, że ja wiem, co się dzieje na rynku, wiem, jak rosną ceny mieszkań, wiem, że one jeszcze są dalekie do tego, co jest w innych krajach europejskich, gdzie ceny są wyższe od szczytów z 2007 roku 30 do 90%, u nas to jest chyba niecałe 20 dopiero. Więc teoretycznie jeszcze może daleko to zaprowadzić polski rynek, ale trzeba pamiętać, że mamy zmienne oprocentowanie kredytu, że jeżeli inflacja ruszy, jeżeli RPP się zmieni w kierunku takim, że będzie walczyła z inflacją, a nie pomagała rządowi w rozwoju gospodarczym, czyli raczej po wyborach, to wtedy może się okazać, że nagle stopy zaczynają rosnąć i spłata nas kosztuje raty kredytu o kilkaset złotych więcej. I trzeba to zawsze brać pod uwagę. Panie Piotrze, to na sam koniec. Jak pogodzić wyprzedaż polskich obligacji z umocnieniem polskiej złotówki, pyta George. A dosyć prosto. Jeżeli obligacje tanieją, to rośnie rentowność. Tam chyba już jest 1,8, jak dobrze pamiętam. Rentowności dziesięciolatków, jak rośnie rentowność, no to sprzyja to tym, którzy chcą w Polsce zarabiać na rentowności obligacji i kupują obligacje, no to z kolei umacnia chwilowo przynajmniej złotego, no i tak trwa taka wymiana. No, zobaczcie Państwo na przykład złoty, wczoraj się bardzo ładnie umocnił, owszem stracił wtedy, kiedy dolar dostał w głowę po danych z rynku pracy, ale ostatnio się po danych o inflacji z kolei dolar spadł, dolar, kurs euro-dolar spadł, wtedy złoty stracił, a potem od razu się umocnił, no bo jest sporo kapitału, który mówi, że złoty jest takim
substytutem, zamiennikiem, nie wiem jak to nazwać, euro w Europie Środkowej. I ponieważ całkiem nieźle płacą obligacje, no to kupują te obligacje. Piotr Kuczyński, analityk rynków finansowych. Dziękuję serdecznie panie Piotrze. Dziękuję bardzo. I pana, i wszystkich zapraszamy za tydzień.